Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na TBR na sierpień, czyli moje plany czytelnicze na najbliższy miesiąc. Nagrywam ten film z dosyć dużym wyprzedzeniem, na pewno większym niż zwykle, ponieważ niedługo te regały, które za mną widzicie, zostaną zapakowane w pudła, książki zostaną zapakowane w kartony, a regały gdzieś tam wyniesione, bo czeka mnie kolejna przeprowadzka, dlatego nagrywam sobie kilka filmów na zapas, żebyście tej przerwy aż tak mocno nie odczuli na moim kanale. Więc w związku z tym te plany czytelnicze mogą ulec jakiejś tam zmianie, może nie dużej, nie jakiejś radykalnej, ale niektóre z tych książek być może przeczytam jeszcze w lipcu, kto wie, a niektóre z nich być może nie będę już chciała ich przeczytać w najbliższym czasie i podmienię je na jakieś inne. Także bazuję na tym, co chcę przeczytać na ten moment, a dzisiaj jest 15 lipca, także jeszcze wiele przez te najbliższe 2 tygodnie, 3 tygodnie, nie wiem kiedy wrócę do nagrywania, może się zmienić. Także weźcie to pod uwagę. To może być TBR na moim kanale, który wypełnię najmniej, chociaż rzadko kiedy wypełniam je w całości, w zasadzie w całości, tak w 100% chyba nigdy nie udało mi się wypełnić. No ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo tak jak mówię, muszę sobie nagrać jakieś filmy na zapas. To tyle słowem wstępu, bo też nie chcę tutaj zabierać czasu antenowego na jakieś bzdury. Jeżeli chodzi o książki, to mam 4 książki papierowe i jak zwykle kilka e-booków na Legimi, także zaczynajmy. W sierpniu na pewno chciałabym sobie odświeżyć, czy też przeczytać ponownie książkę Gdzie śpiewają raki Deli Owens, ponieważ w sierpniu wychodzi film właśnie na podstawie tej historii i bardzo chciałabym po prostu do niej wrócić, do tej książkowej wersji, odświeżyć ją sobie, nie wiem czy przed filmem, czy po filmie, ale po prostu chciałabym ją przeczytać ponownie, nawet jeżeli nie w całości, bo to jest dosyć gruba książka, to gdzieś tam w jakichś takich fragmentach, wiecie, przekartkować, żeby mniej więcej kojarzyć, co tam się działo. To jest historia dziewczynki, która zostaje porzucona przez swoją rodzinę na jakichś bagnach. Ja kiedyś myślałam, że to jest Floryda, ale to nie jest Floryda, tylko to jest Karolina Północna. Teraz już na pewno zapamiętam, bo jest przepiękna piosenka Taylor Swift o tytule Carolina, więc już na pewno nie zapomnę, gdzie rozgrywa się akcja tej powieści. No i w związku z tym, że ona wychowuje się tak naprawdę sama, właśnie na jakichś takich mokradłach, bagnach, to musi radzić sobie sama od najmłodszych lat i przez miejscową społeczność jest uznawana za taką outsiderkę, za taką no, zupełnie dziwaczną osobę. Raczej ludzie trzymają się od niej z daleka. Mamy tutaj też pewien wątek kryminalny w tej książce, którego nie będę może zdradzać, ale to, co jest najważniejsze i najpiękniejsze dla mnie przynajmniej w tej historii, to to, że Kija, czyli nasza główna bohaterka, ma taki ogromny dar plastyczny i ona, ponieważ otacza się tą przyrodą i tak naprawdę natura jest jej największym sojusznikiem i przyjacielem, to właśnie lubi rysować, uwielbia rysować kwiaty, rośliny, ma w sobie taką ogromną pasję do botaniki właśnie, no i te opisy są tutaj naprawdę przepiękne. Już mówiłam też ostatnio chyba przy okazji book haulu albo jakiegoś innego filmu, że ja kiedy czytałam tą książkę chyba w 2019 roku albo jakoś tak, albo w 2020 może, to ona nie wywarła na mnie aż tak ogromnego wrażenia, ale chciałabym dać jej drugą szansę i spróbować zachwycić się tak mocno jak wielu czytelników, bo to jest taka historia, która naprawdę może się podobać i po prostu bardzo chciałabym do niej wrócić. Druga książka, którą na pewno planuję na najbliższy czas, być może jeszcze na lipiec, być może już na sierpień, to książka Mai Angelou, Wiem dlaczego w klatce śpiewa ptak. To też jest książka, o której ostatnio sporo na moim kanale możecie usłyszeć, mimo tego, że jeszcze jej nie przeczytałam, ale właśnie była w book haulu, była też w filmie, który na ten moment jeszcze nie został opublikowany, ale na pewno pójdzie przed tym TBR-em, a jest to Media Freakout Book Tag. Także no sporo o tej książce mówiłam. To jest historia czarnoskórej kobiety, która wychowywała się na południu Stanów Zjednoczonych w latach 60. i to jest książka autobiograficzna, która zbiera świetne recenzje, więc jestem bardzo ciekawa, jak mi się spodoba i czy podzielę właśnie ten entuzjazm wobec tej pisarki, bo to jest dość znana pisarka w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce to, o ile się nie mylę, jest pierwsza jej wydana i przetłumaczona książka. Bardzo chciałabym też sięgnąć po moją pierwszą książkę Elif Szafak, Czarne Mleko, czyli książkę, którą kupiłam sobie całkiem niedawno, ponieważ zachwyciła mnie okładka i też przekonały mnie w zasadzie do niej dziewczyny z kanału Bestsellerki, Anna i Marta. To ma być taka historia trochę o macierzyństwie, trochę o depresji poporodowej i o osobistych doświadczeniach autorki. Tak więc brzmi to naprawdę bardzo ciekawie i brzmi to jak coś, co potencjalnie może mi się bardzo spodobać. Dlatego właśnie na to liczę. Nie chcę też sobie stawiać jakoś bardzo wysoko poprzeczki, żeby się ewentualnie nie rozczarować, ale mam nadzieję, że będzie to książka, która naprawdę, jeżeli mnie nie zachwyci, to przynajmniej bardzo mi się spodoba i zachęci mnie do sięgnięcia po pozostałe książki Elif Szafak, bo trochę już ich na język polski zostało przetłumaczonych, także być może właśnie ta książka będzie takim udanym początkiem nowej literackiej przygody, nowej autorki dla mnie, bo ja jeszcze Elif Szafak nie miałam okazji poznać. I mam tutaj również reportaż wydawnictwa Czarnego, Ku Klux Klan, Tu mieszka miłość. To jest reportaż, który parę lat temu zbierał turbo pozytywne opinie, wszyscy naprawdę się nim zachwycali i ja bardzo chciałam tę książkę poznać. Myślałam, że zapoznam się z nią w formie audiobooka, bo dobrze mi się słucha właśnie reportaży wydawnictwa Czarnego w formie audio, ale jak tak na szybko sobie sprawdziłam, to nie widziałam audiobooka tej książki na Legimi, więc być może zapoznam się z nią w papierze. No to jest oczywiście historia o tytułowym Ku Klux Klanie. ponieważ nam się często wydaje, że to jest jakaś organizacja z zamierzchłej przeszłości, która już nie istnieje, a to nie jest prawda, ponieważ to jest organizacja, która dalej działa na terenie Stanów Zjednoczonych i to działa tam legalnie. No i tutaj autorka podobno wnika gdzieś tam w struktury właśnie tej organizacji i troszkę nam przybliża właśnie to, jak Ku Klux Klan w ogóle działa i jak to się dzieje, że on jest organizacją legalną. Nie jest to ani nowość wydawnicza, ani nowość na mojej półce, ale no myślę, że jest to coś bardzo, bardzo ciekawego i wartego poznania, także też chciałabym tę książkę przeczytać. Być może w sierpniu, być może nie, zobaczymy, czy jakaś inna książka nie wskoczy na to miejsce, natomiast na ten moment właśnie Ku Klux Klan trafia do moich planów. I jeśli chodzi o książki papierowe, to to by było na tyle, natomiast mam tutaj jeszcze dwie książki na Legimi. Jedna z nich to coś, o czym mówiłam też w poprzednim TBR-ze, ale na ten moment nie jestem pewna, czy uda mi się jeszcze w lipcu przeczytać, więc tak na wszelki wypadek przerzucam ją do tego sierpniowego TBR-u. A jest to książka Krystyny Loren, Wzór na miłość, czyli historia kobiety, matematyczki, która bierze udział w takiej, nie wiem, czy to jest to eksperyment, czy jakaś aplikacja, jak to dokładnie działa, ale jest grupa ludzi, która twierdzi, że wymyśliła wzór na miłość na podstawie kodu DNA. I to ma działać tak, że właśnie za pomocą kodu DNA i jakichś podobieństw z tego wynikających można znaleźć prawdziwą miłość, miłość na całe życie. No, także zapowiada się to bardzo ciekawie, ale to ma być taka raczej lekka, przyjemna historia miłosna, gdzieś tam do przeczytania, wiecie, między innymi bardziej może wartościowymi książkami. Myślę, że w sierpniu też będę potrzebować dużo takich książek odmurzających, lekkich, tak więc jeżeli nie uda mi się jej przeczytać w lipcu, to na pewno będę chciała przeczytać ją w sierpniu, a też pierwsze recenzje, które widziałam na jej temat, były dość pozytywne, także mam nadzieję, że po prostu miło z tą książką spędzę czas. I druga książka, którą niedawno dodałam sobie właśnie na półkę na Legimi, to nowość wydawnictwa Pauza, czyli Intymności. To jest taki zbiorek opowiadań o kobietach, o dramatach, jakich doświadczają, o historiach ich życia. Wydaje mi się to bardzo ciekawe, ponieważ tam na opisie okładki można wyczytać, że to jest bardzo, bardzo ważny głos współczesnej literatury i ta problematyka, która w tych książkach, w tych opowiadaniach jest poruszona, też wydaje się taka bardzo współczesna, to znaczy mamy tam kwestie dotyczące przemocy wobec kobiet, aborcji, bycia młodą matką, tego typu rzeczy. Także też takie tematy, o których bardzo dużo się dyskutuje w przestrzeni publicznej, więc wydaje mi się, że będzie to coś naprawdę ciekawego i obiecującego. No a poza tym jest to wydawnictwo Pauza, które chyba jeszcze mnie nie rozczarowało, a jeżeli tak, to naprawdę w bardzo nielicznych przypadkach, tak więc myślę, że to będzie dobra i wartościowa lektura, także Intymności również dodałam sobie na półkę i również znajdują się w moich czytelniczych planach na sierpień. I na ten moment tak przedstawia się ta lista. Tak jak mówię, ja ten film nagrywam z takim 2-3-tygodniowym wyprzedzeniem, także być może to gdzieś tam ulegnie zmianie, być może któreś z tych książek uda mi się przeczytać jeszcze w lipcu, natomiast na ten moment to są właśnie te 4 książki w formie papierowej plus 2 e-booki. Koniecznie dajcie znać, jakie książki Wy zaplanowaliście sobie na sierpień, czy czytaliście którąś z tych, o których ja tutaj dzisiaj mówiłam i czy możecie je polecić albo odradzić. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że niedługo. Cześć!